12 miliardów dolarów kosztowała transakcja przejęcia energetycznego koncernu Alstom przez amerykański GE. O tym, co ta akwizycja oznacza także dla polskiego rynku i o tym, jakie są perspektywy dla inwestowania w Polsce, porozmawiam z prezes GE w Polsce, panią Beatą Stelmach. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani prezes, ja chciałbym zacząć od tej wypowiedzi sprzed dwóch dni Billa Clintona, być może męża przyszłej prezydent Stanów Zjednoczonych i byłego prezydenta. On powiedział, że Polska i Węgry odrzucają demokrację i schodzą na drogę putinowską. Ja nie chciałbym, żeby pani oceniała tę wypowiedź, ale czy myśli pani, że zmienia się wizerunek Polski w oczach zachodnich, amerykańskich inwestorów? Jak pani... Tej wypowiedzi tak naprawdę nie należy oceniać. Wszelkie kampanie rządzą się swoimi prawami i często mówi się rzeczy, których potem się żałuje. Nasze stosunki, mówiąc o naszych relacjach pomiędzy krajami, stosunki polsko-amerykańskie są bardzo dobre. One są podbudowane także naszymi relacjami gospodarczymi. Amerykańscy inwestorzy na początku naszej transformacji byli pierwszymi, którzy podjęli ryzyko, zdecydowali o inwestowaniu tutaj w kraju nad Wisłą i GE jest takim przykładem zadowolonego inwestora, inwestora, który nie żałuje tej inwestycji. Mało od tych pierwszych dni dokonywał co chwilę kolejnych inwestycji, czy to inwestycji bezpośrednich, czy rozbudowując swoje przedsięwzięcia w Polsce. Dzisiaj zatrudniamy 12,5 tysiąca osób i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Pani prezes, a czy na przykład biorąc pod uwagę, że tacy poważni inwestorzy, ci najwięksi, oni patrzą na dany rynek w takiej dłuższej perspektywie niż taka bieżąca sytuacja polityczna, tak? Zdecydowanie. Ale czy Polska cały czas ma atuty w oczach potencjalnych inwestorów, czy jest atrakcyjna? Inwestorzy muszą patrzeć w horyzoncie długoterminowym, dlatego zwłaszcza ci inwestorzy globalni, którzy są obecni, a GE na przykład jest obecny na 175 rynkach świata. Gdyby miały być podejmowane decyzje pod wpływem jakiegoś impulsu, to tak naprawdę ten biznes fluktuowałby. A przecież tak naprawdę dzisiaj kapitał jest mobilny i łatwo jest przenosić. Natomiast sztuką jest, i myślę, że Polska doskonale sobie z tym radzi, sztuką jest stworzyć takie warunki, żeby nawet bieżące jakieś niepewności czy zawirowania nie wpływały na długoterminowe patrzenie, a tych atutów mamy pełen wachlarz. Tak naprawdę pierwsze inwestycje, które były dokonywane w Polsce przez inwestorów zagranicznych, były dlatego, że tu były niskie koszty pracy, w ogóle niskie koszty prowadzenia biznesu. A teraz? Dzisiaj to jest przede wszystkim jakość tej siły roboczej, która jeszcze do niedawna była tania. Oczywiście cały czas jesteśmy tańsi, bo jeżeli popatrzymy na, nie wiem, stawkę godzinową, to my mówimy, że w Polsce mamy koszty pracy w okolicy średniej, w okolicy 12 euro, w Niemczech mamy 50 euro, czyli ta różnica, pokazując tylko naszego najbliższego sąsiada, jest cały czas widoczna, ale podnieśliśmy bardzo mocno produktywność i dzisiaj inwestorzy, którzy wprowadzili swoje systemy zarządzania, swoje przywieźli do Polski know-how, to tak naprawdę dzisiaj rozwijają swoje przedsięwzięcia w oparciu o Polską, o polskich specjalistów. Ja powiedziałam, że zatrudniamy 12,5 tysiąca osób, ale to są najwyższej klasy specjaliści. Zarówno inżynierowie, jest to kilka tysięcy, grupa kilku tysięcy, jak i fachowcy, którzy pracują na liniach produkcyjnych. Prezes, a gdybyśmy przeszli do tej mega transakcji, po co tak naprawdę koncernowi GE jest energetyczna część Alstomu i jakie to ma przełożenie tutaj na polski rynek? Czy ma jakiekolwiek przełożenie? Ojej, Polska właściwie jak w soczewce pokazuje korzyści i synergię tej transakcji, dlatego że do dotychczasowego zespołu dołączyło do nas 2200 osób z dawnego Alstomu, ale tak naprawdę projekt Alstom w Polsce był bardzo dobrze spozycjonowany i bardzo mocno zakorzeniony. Projekty w energetyce, które były prowadzone przez dawny Alstom, to jest chociażby Opole. To są wielka, największa w tej chwili elektrownia w trakcie budowy, nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy, która będzie oparta o węgiel, ale jednocześnie jedna z najnowocześniejszych. Wszelkie projekty związane z ochroną środowiska, z modernizacją floty, bo przecież w Polsce mamy do czynienia z dość przestarzałą infrastrukturą w energetyce. Ona musi być poddana modernizacji bądź wymianie. Alstom jest doskonale, zawsze był doskonale wyspecjalizowany, dzisiaj pod flagą GE. Realizujemy projekty, które
które usprawniają naszą infrastrukturę w Polsce. Jeśli mogę wejść słowo, czy na przykład nie niepokoi Pani trochę, że GE przejął też wraz z Alstomem te takie projekty energetyczne, które są potencjalne, tak? Jest wybrany wykonawca, ten Alstom, który jest już częścią GE, ale ci inwestorzy czekają, jakby licząc rentowność. To jest słynna elektrownia Północ, to jest Ostrołęka, to jest elektrownia w kopalni Czeczot. Czyli są kontrakty na stole, ale nie można ich dopisać do portfela. Czy myśli Pani, że one się ziszczą i będą realizowane? Ale to w każdym obszarze naszej energetyki są takie projekty, bo o ile Alstom był zawsze mocny w tych projektach opartych o węgiel, o tyle GE, i tutaj właśnie wychodzi znowu kolejna synergia, był doskonały w turbinach, generatorach związanych z projektami gazowymi. Czyli dzisiaj mówimy, mamy pełną gamę i paletę tej naszej oferty, która może być wykorzystana w Polsce, a w Polsce dzisiaj właśnie, mówi Pan, czekają na półce. To są projekty, które są albo weryfikowane, albo cały czas poszukiwanie jest, jak zoptymalizować projekt, bo dzisiaj tak naprawdę na rynku energetycznym są potrzebne inwestycje, tylko pytanie, czy wszystkich stać jest na podjęcie tych największych, najważniejszych wyzwań, bo i myślę, że tu jest ważna uwaga, bo można dzisiaj szukać tanich rozwiązań, ale Polska dzisiaj jest w takim szczególnym momencie, kiedy musimy modernizować naszą flotę, ale z drugiej strony mamy szansę sięgnąć po najnowocześniejsze na świecie rozwiązania, które nie są najtańsze. Najnowocześniejsze, to znaczy jednocześnie budujemy naszą konkurencyjność w oparciu o coś, czym wyprzedzimy inne rynki, bo na innych rynkach być może coś nie jest przestarzałe, ale już jest, jeżeli nie jest z tego wieku, to już możemy powiedzieć, jest stare. Więc to dobrze, że te projekty być może chwilę przeczekały, ale jeszcze lepiej będzie, jak one rzeczywiście ujrzą światło dzienne. No my jesteśmy przygotowani na wszelkie wyzwania, bo wydaje mi się, że dzisiaj właśnie połączona oferta dwóch wielkich korporacji w energetyce w Polsce. I co jest jeszcze istotne, my nie jesteśmy zagranicznym partnerem. My mamy tutaj fabrykę generatorów, my mamy fabrykę turbin, my mamy rozwiązania elektryczne, które są produkowane w Bielsku-Białej. Tym polskim akcentem. I my jesteśmy polskim partnerem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.